witam znowu już w czwartej odsłonie filmiku o przygodach Bandicoota z Crasha w dodatku. Słuchajcie, kolega w końcu dotarł. Gemini, przywitaj się grzecznie. Siema ludzie, postaram Dobra, się. Spokojnie. Poprzednim razem udało mi się pokonać pierwszego bossa, malutkiego tygryska, takiego słodziutkiego, kochanego. Chciałem się nawet bawić kłębkiem, ale niestety rozmyślił się w ostatniej chwili. No a teraz będziemy przechodzić Arabię Saudyjską. No w każdym razie kolejną epokę. No, tak wygląda. Wygląda ogólnie jak Arabia, ale czy Saudyjska niekoniecznie. Crash, Coco. If you have already retrieved a level's crystal, jego obecność tutaj jest dosyć wskazana, ponieważ już raz nagrywaliśmy z kolegą ten filmik, tylko nie za bardzo się udało, znaczy się dźwięk nie z niewiadomych powodów się nie nagrał, dlatego po prostu musimy przejść ten poziom jeszcze raz. Oczywiście nie będę go przechodził pod względem time triala, bo to mówiłem, że będę robił dużo później, a też byś się coś odezwał. Odzywam się. Tak. No niestety nasze bardzo dostępne komentarze, no niestety za przeproszenie zniknęło. Ale nie martw się. Owszem, no jest to tak jakby odgrzewane odrobinę kostec, ale... Spoko, ja i tak nie wiem, co mówię. No widzicie. Więc... Albo będzie. Wkładamy to w pełnię serca. No... Pierwszy raz padłem na tą żabę, super. Swoją drogą, jak na księcia, to nie jest zbyt powoli. Troszeczkę chyba miał chorobę, pikselozę. Jak dla mnie to po prostu miał być sześć. Przede wszystkim brak sireni. Jest taka choroba, że nie ma się całkowicie sireni z boku. Nie wiem, skończył jakby coś miał Mortal Kombat, no ale... Wiecie, on w ogóle był troszeczkę inny. Nie no, sirenice chyba trzeba mieć, żeby patrzeć. Wiesz, można mieć sirenice, ale można mieć całkowicie białe. Może ci chodzi o tęczówkę? Tego czarnego w środku też może być kolor biały. Chyba. Tak, sirenice się chyba jest małoszczepne. Nie, no to... Znowu bym wraz na drogę. Wiesz, musisz ratować księciu. Jakbym jeszcze za to płacił odpowiednio, to czemu nie? Znowu goły maka. Ale on jest przynajmniej wyjaśnieniem mojego poprzedniego pytania, skąd się wzięły roboty żaby w tej grze. Też kolejne moje pytanie, skąd się wzięły kozy? Tak, owszem, wieczu były kozy, ale nie ubrane w... Tak, żabci, mam nadzieję, że dobrze, że byłem słodziutki. I kolejna skopana. Można powiedzieć, że koce wzięło się z pyka. Idź. Co facepana? Co facepana? Uratujecie, szabciu! No. Leciała. To było niebezpieczne, ona mogła wpaść na to nitro i zrobić krzywdę. Kuku mogła. Dokładnie, uratowałem ją. Powinna mi dać buzi w ramach wdzięczności. Chociaż nie. Jesteś pewien? Nie. Ej, kolejny bonus. Ale jak? Gram, ale jak się w wieczór wyglądały taki bonus? Lepsza zbroja. Nie wiem, no tutaj najwidoczniej nagrodą dla Crasha są dodatkowe jabłka. Oj! Ha, udało się! Swoją drogą, czemu się nie zrodziły to owocem? Przecież tu można chyba po pewnym czasie dostać nawet rozwolnienie od takiej ilości. Pewnie sprzedaję i kupuję coś lepszego. Tak, po hurtowych cenach sprzedaję Forteksowi albo Parkowi.
się dojechał. Ja słyszałem, że w Szkocji są zawody z rzutem kłodą w dal. Czy to jest taki średniowieczny odpowiednik rzut mieczem w dal? Nowoczesnym odpowiednikiem rzutem klawiaturą w dal? Nie, ale przy rzucie klawiaturą w dal musi być jeszcze czynnik wysokiej frustracji. No, jak widać, już zebrałem poprzedni brylancik dla Koko. Będzie zadowolona. Będzie szczęśliwa. Tak. Wszyscy lubią błyskotki. No, ale diamenty, znaczy się brylanty, są najlepszym przyjacielem kobiety, prawda? Dobra, trochę mało czasu zostało, więc przejdę teraz w poziom właśnie dla Koko jazdy po murze chińskim, tym razem w nocy. Poprzednim razem nie udało mi się zebrać właśnie brylanciku, więc może ona tym razem da radę wszystko zbierze. No, wtedy przeszkodził nam niejaki Chińczyk z czapką. 6 razy. Nie zbieramy Dobra. Sorry. Nie było zamierzone, ale... Powiem, że zrobiłem to z pewną satysfakcją. Tak, lubię się pastwić nad zwierzętami. W szczególności cyfrowymi. Wróć, tylko na ten. Co? Mam w domu 2 koty i jakoś nie narzekają na swój pan. No, bo chyba cały czas śpią. Czyli tak mi się zdaje. Co? Faktycznie śpią. Piękny szkód kota. Spać, spać. I może się troszeczkę pogodować. Tak, biorąc na warsztat film pod tytułem Incepcja, ciekawe... Czy koty potrafią dzielić sny, że tak lubią spać? Ojciec. Chyba to też można też pomyśleć o tych 9 życiach. Może te 9 żyć przeżywają w stanie śpienia. Swoją drogą inne pytanie, czy koty w ogóle coś śnią? Dobra, brednie pseudonaukowe na bok. Mamy... Zarazne śnią o tłustych myszkach. Ja myślę, że koty bardziej lubią ryby. Nie wiem, z tego co wiem, koty lubią zabawki, a mysz jest zabawką. A tłustą łatwiej złapać. A potem jeszcze zjeść. W ogóle tak z ciekawostka, wiesz dlaczego koty męczą jedzenie przed zjedzeniem? Nie wiem. Dla adrenaliny, żeby się mięso zrobiło kruchsze. Smaczniejsze? No i kolejny brylancik. O, ale ona sama sobie to zebrała, więc sama sobie wzięła. Najwidoczniej właśnie się mamy kokoją zwiecha, ale dobrze, że to jest akurat... Dobra! To była moja mama, znaczy się ten okrzyk. A że się nam zwiesiła gra w tym momencie, nic nie szkodzi, ponieważ i tak zaraz mielibyśmy kończyć. Jedyne co przegapicie to wędrówkę od... portalu do od portalu. Dokładnie. Dziękuję bardzo, dziękuję. No to. Trzymajcie się, ludzie. No, do następnego razu. Hej.